Tu powiadają, że masło maślane. Myśl owszem ciekawa, ciekawa myśl, szkoda, że niezbyt jest nowa, bo to już Sartoriusz powiedział w swoich bukolikach. Smukać poczęto odpowiedź jego smakując, jakby to najprzedniejsze marcepany były, wszelako cmokając, jak gdyby własnym cmokaniem gardzili i z tegoż powodu im się cmokanie rozłazi. Gdy on do swoich się zwrócił, ja w gniewie do moich się zwróciłem i powiadam, a mnie po diabła, co Sartoriusz powiedział, gdy ja mówię. Owoż moi mnie zaraz poklaski dali. Cześć, cześć, mistrzowi naszemu, dobrze mu się odciął, niech żyje Gombrowicz, geniusz! Ale przyklaskują, a jakby przyklaskiem swoim pogardzali i zaraz się rozlazł. W ten czas tamten w książkach, papierach pogmerał, kiełbasząc silnie nogę, a wciąż tylko do swoich się zwracając. Tu powiadają, że co mnie Sartoriusz, gdy ja mówię... A, to wcale nie zła myśl. Można by ją z rodzynkowym sosem podać, ale z tem bida, że już Madame de l'Espinasse coś podobnego powiedziała w jednym z listów swoich. Znowuż cmokają, smakują, choć cmokiem, smakiem swoim pogardzają. I w roztargnieniu on im się rozłazi. Ja więc do swoich się zwracam, żeby jemu co dobrze powiedzieć, a tak ugryźć, żeby już się jemu szczekać odechciało. A tu widzę moi jak ogień czerwoni, czerwony więc jak burak radca, czerwony pyckal wraz z baronem, a Cieciszowski silnym rumieńcem po uszy się oblał i tak stoi. O Boże, co to, dlaczego tak nagle spłonęli? Przecie przed chwilą jeszcze uwielbiali, skąd taka przemiana? Ale nic, stoją, czerwienią się. Mnie jakby kto w pysk strzelił od rumieńca swojaków, który też tak mnie zarumienił, że z nagła przed ludźmi cały czerwony się stałem, jak w koszuli, a diabli, diabli tam! Już nawet mnie się uszy zczerwieniły. Owóż to męka moja, że ja, jak gówniarz czerwony i jakbym z czapką w garści pod płotem boso stał, a już najgorsze, że nie z przyczyny jakiego wstydu mojego, a tylko rumieńca cudzego, choć to i swojskiego. W strachu więc, że ja za sprawą tych tu gówniarzy moich, co mnie za gówniarza mają, gówniarzem przed gówniarzami tamtemi wypadnę, a już chcąc tego gówniarza pogrążyć, krzyknąłem — gówno, gówno, gówno! Odpowiedział. Owóż to wcale niezła myśl i z grzybkami dobra, tylko ją nieco przysmażyć i śmietanką podlać, ale cóż, kiedy już przez kambrona powiedziana i w sakpalcie swoim się zamknąwszy nogę rozkaprysił. Ja się bez słowa zostałem, a bo już języka w gębie zapomniałem, a łajdak tak mnie oniemił, że ich słów nie miałem, bo co moje, nie moje, podobnież kradzione. Stoję więc przed ludźmi wszystkimi, a tam z tyłu moi mnie kuksy dają, ciągną, odciągają i chyba czerwoni, czerwoni, tu zaś przede mną tamci... Oklask cudakowi swemu dają, choć zarazem jakby oklask swój lekceważyli. Skarpetki, koszule, spinki sobie oglądają. Już na nic nie bacząc, wszystko porzucając, od hańby mojej wstydu uciekając, ja do drzwi przez całą salę iść zacząłem i uchodzę, uchodzę, bo do diabła wszystkiego. I diabli, diabli, wszystko diabli wzięli. Uciekam, uchodzę. Aż tu... Gdybym w jawnej ucieczce mojej prawie do drzwi doszedł, znów diabli mnie biorą.